Norweski pisarz Jo Nesbø to w tej chwili najgorętsze nazwisko światowego kryminału. Do Polski przyjechał spotkać się ze swoimi wielbicielami. Ale tu, pod Kraków, w zupełnie innym, prywatnym celu. A dlaczego? Zobaczcie. Jako nastolatek był piłkarzem. Później studiował ekonomię i pracował jako makler giełdowy. Dziś śpiewa w popularnym norweskim zespole rockowym Die Derve. A przede wszystkim pisze znane na całym świecie powieści kryminalne, z których najsłynniejsze to te poświęcone nietuzinkowemu komisarzowi policji Haremu Hule. Jedną z największych pasji Jo Nesbø jest jednak wspinaczka. W minionym tygodniu odwiedził Jurę Krakowsko-Częstochowską, by zdobywając 50 dróg wspinaczkowych, uczcić pamięć tragicznie zmarłego przyjaciela, słowackiego przewodnika wysokogórskiego Duszana Leskowiańskiego. To był twój pomysł, by przyjechać do Polski. Dlaczego to zrobiłeś? Szukałem miejsca, w którym mógłbym w jeden dzień pokonać 50 tras wspinaczkowych. Słyszałem, że masz lekki lęk wysokości. Dlaczego więc zacząłeś się wspinać? Zacząłem się wspinać właśnie z powodu mojego lęku wysokości. Wejście na choćby kilka metrów było już dla mnie osobistym wyzwaniem. Kolega z mojego zespołu od lat jest wspinaczem i to właśnie on zabrał mnie do Tajlandii, na półwysep, gdzie są najlepsze trasy wspinaczkowe w południowo-wschodniej Azji. Pojechałem razem z nim i tam połknąłem bakcyla.